tylko, że ostatni odcinek z tego typu naprawdę bardzo fajnie poleciał, dlatego widzowie w dzisiejszym odcinku kupimy sobie wszystkie game passy i przejdziemy tryb do końca, ze względu na to, że pojawiła się nowa aktualizacja, ostatnio przeszliśmy cały tryb w 30 minut, no i co, musimy zrobić to jeszcze potężniej. Na samym starcie widzowie oczywiście zostawcie potężnego lajka, zostawcie suba, a my dzisiaj widzowie zagramy sobie w Timber Champions, czyli tryb Polaka, bo Polak stworzył ten tryb. Wy mówicie, że o, Polacy nic nie potrafią, a to nieprawda, bo Polak wziął i stworzył taki tryb. Tak czy jak widzowie, generalnie odblokowaliśmy prawie wszystkie mapy. Jak widzicie, tutaj sobie to przeszliśmy bardzo potężnie. No i mamy teraz mapę Magia. Ja sobie na tej mapie chwilę pograłem, no i generalnie sfarmiłem sobie nowe pety, bo to jest taki Pet Simulator X, tylko że widzowie z siekierką i sobie zbieramy po prostu drzewa i dostajemy pieniądze i tak dalej. Jak widzicie, mamy tutaj takie pety, które dają nam mnożnik razy 10 tysięcy i tak dalej. To są naprawdę bardzo mocne pety. Tak czy siak, dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałem, przechodzimy sobie do nowej krainy oraz widzowie kupujemy sobie wszystkie game passy. Dlatego teraz chodzimy sobie tutaj. No i jak widzicie, mamy tutaj jakieś game pasiki. Teraz tak, widzowie, bo tutaj mamy przeróżne takie mniej lub bardziej istotne. A na pewno, widzowie, przyda się nam dodatkowe wyposażenie zwierzątek, bo wiecie, plus 3 pety to jest naprawdę giga, giga dobra opcja. Więc bierzemy sobie to od razu na samym starcie, bo myślę, że z 3 petami dodatkowo będziemy mieli takiego boosta, że to naprawdę będzie totalnie chore. Teraz, widzowie, wejdziemy sobie tutaj. No i mamy magiczne jajka, czyli możemy wykluć od razu złote jajka i toksyczne, czyli najzwyczajniej w świecie, zamiast otwierać dużo i łączyć, to możemy wydropić te najlepsze jajka automatycznie, więc bierzemy sobie to od razu, więc tutaj proszę bardzo kupujemy. No i teraz w kwestii kolejnych rzeczy, no to przydałoby się chociażby takie mega szczęście, bo to mega szczęście, widzowie, spowoduje, że będziemy po prostu mieć mega szczęście, jak sama nazwa wskazuje, czyli po prostu będziemy dropić od razu jakieś lepsze pety, będziemy mieli znacznie lepszy mnożnik, no i generalnie będzie nam lepiej wszystko ładnie dropiło. Tutaj, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to moglibyśmy sobie tutaj jeszcze kupić super szczęście, kryształki razy 2 i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że super szczęście się nam przyda jak najbardziej. Na resztę game passów, widzowie, kupimy sobie odrobinę później. Tak czy siak, przejdźmy w takim razie do grania. Jak widzicie, mamy trochę pieniędzy, mamy 50 SX. Za to chyba kupimy sobie lepszą siekierę, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, jakie tutaj są. Mamy tutaj cukierkową laskę, 20 SX, 150 SX-ów, mamy taką czekoladową, a tutaj mamy za SP, czyli tu już jest w ogóle jeszcze więcej pieniądzów. To mamy cukierkową siekierę, więc weźmy sobie tą laskę tutaj na razie i tak na dobrą sprawę nią na razie sobie możemy grać, więc tutaj po prostu podbijamy do drzewa. O Jezu, ale to drzewo powoli idzie. Dobra, po prostu może bijmy te czekoladowe drzewa, co? Będzie lepiej? No jest trochę lepiej, no mimo wszystko nie jest to jakieś szybkie, no ale i tak nie jest źle. Myślę, widzowie, że możemy sobie w takim razie, nie wiem, dwa razy uszkodzenia wziąć, czyli po prostu dwa razy mocniej będziemy bić i z tym pociągiem sobie tutaj będziemy fajnie cisnąć, no ale niestety, widzowie, trzeba będzie doładować buksy jeszcze, bo chyba nam nie starczy tyle na te wszystkie game passy pozostałe. Dlatego odpalamy sobie teraz tego potiona. No i najzwyczajniej w świecie bijemy dwa razy mocniej. Dwa razy coiny byśmy wzięli, ale w sumie lepiej być dwa razy mocniej i robić to szybciej po prostu. Więc teraz tak, tutaj jak widzicie one-shotujemy sobie te lizaki. To jest dosyć spoko, ale propos spoko rzeczy, tutaj mamy jakiś koło fortuny. Zobaczmy, co to jest w ogóle, zakręć. Ej, widzowie, co? A, co 24 godziny możemy zakręcić kołem fortuny i tutaj nam się coś losuje. I mamy, o, okej, dwa razy coin boostera, czyli generalnie, widzowie, teraz dostaliśmy jeszcze dodatkowo, aha, 2x po prostu coin boostera, czyli dostaliśmy jedno, ale razy 2, więc jakby po prostu coin boostera dostaliśmy. Bardzo fajnie, widzowie, bo dzięki temu tak na dobrą sprawę będziemy w stanie naprawdę bardzo szybko sobie zebrać na tą drugą siekierkę, bo jak widzicie, to dosłownie tutaj hitujemy to szybciutko, no i co? I po prostu schodzi to bardzo szybko, dostajemy bardzo dużo pieniędzy, więc bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie tutaj sparić. W ogóle to jest taka duma, widzowie, że to jest tryb Polaka, to jest niesamowite. Propos polskich trybów, widzowie, pamiętajcie o tym, żeby dołączać do grupy jeszcze na Robloxie, bo tam, widzowie, jak będziecie sobie przed pewnym trybem, który chcę wypuścić, to będziecie dostawać różne fajne bonusy, dlatego wbijajcie, bo dosyć duża jest ta grupa, 132 tysiące osób, a leżąc do nich otrzymasz na start w moim trybie w przyszłości bardzo fajne rzeczy, dlatego myślę, że warto, ale nie warto chyba to bić, bo bardzo szybko długo schodzi. Na razie skupmy się na one-shotowaniu, widzowie, tych tutaj, bo to myślę, że to najbardziej oddaje, chociaż nie, dobra, te czekoladowe najbardziej oddają. Po prostu skupmy się na biciu tych czekoladowych. Zaraz zbieramy sobie na nową siekierkę i z tą nową siekierą będziemy w stanie, widzowie, zdobyć później najlepszą siekierę w grze. Później sfarmimy sobie diamenty, no i generalnie powinno nam naprawdę bardzo fajnie wszystko się rozwinąć. Jak widzicie, mamy tutaj boosta, tutaj mamy tego jeszcze boosta na chwilę, więc myślę, że teraz jak sobie uzbieramy na tą siekierę, weźmiemy sobie ją, więc mamy tutaj już lepszą siekierę, no to generalnie będziemy, o, miałem powiedzieć, że one-shotować, ale w sumie na 3 strzały zdejmujemy, więc to i tak jest bardzo dobrze. Czekoladowa siekiera, widzowie, już zdobyta i teraz musimy sobie zdobyć jeszcze lepsze pety. Tutaj, jak widzicie, te pety mamy dosyć dobre, im też level trochę powbijaliśmy i tak dalej. Myślę, że dosyć spoko sprawa, nie? Ale dobrze by było mieć lepsze. I czy tutaj da się dać mieć lepsze pety? Da się mieć lepsze, okej. Okay. Teraz, widzowie, otwieramy sobie 3 i uwaga, bam, bam, bam. I cyk. Tutaj mamy takie, więc no,
dużo mieliśmy procent na to, żeby je zdobyć, więc no, nic nadzwyczajnego tutaj, nic... O, rzadkie. Zobaczymy, jakie one mają przeliczniki, nie? Bo możliwe, że te pety są totalnie słabe, to nie? To możliwe, że one będą takie giga do dupci, że tak powiem. Możliwe, że będą słabsze niż te nasze teraz, ale możliwe, że będą dwa razy mocniejsze. Dlatego i tak myślę, że warto gdzieś tam sobie porolować to, tak powiedzmy... O, od razu goldy dostaliśmy! Warto widzowie porolować, bo później sobie to ulepszymy, a może po prostu będziemy mieli lepsze przeliczniki, może dzięki temu będziemy w stanie szybciej pozdobywać pieniądze na najlepszą siekierę i później na przejście do kolejnej krainy, która będzie w następnej aktualizacji. Zobaczymy widzowie zresztą, zobaczymy, przekonamy się. Tak czy siak, na razie tutaj wypadają nam takie najsłabsze rzeczy. Tutaj, o, golden cukierek, to jest akurat dosyć spoko. Potrzebujemy takich 5 i mamy wtedy toksika. Okej, kolejny. Dobra, to myślę, że to nam może oddać widzowie, myślę, że to nam może oddać. Na razie to, mówię, nie jest wybitnie, ale nie jest też źle. Myślę, że bywałoby gorzej. Zobaczymy jeszcze, jakie mają przeliczniki, więc otwórzmy sobie jeszcze, tak nie wiem, 3 razy, czyli łącznie 9 petów i zobaczymy, jak tutaj się sprawa potoczy. Więc jeszcze 2 razy. Fajnie, jakbyśmy dostali tego 4%, bo on by myślę, że on by naprawdę zmienił nam tutaj gierkę potężnie. No i niestety nie dostaliśmy jakoś dobrych petów. Zobaczmy, jakie mają przeliczniki. Ej, one nie są złe. One naprawdę nie są złe. Dobra, wykonaj wszystko i teraz widzowie wyposaż lepsze. Ej, czy my mamy... O, to jest tylko jako lepsze, czyli po prostu ta kula. Tak na dobrą sprawę, no nie mamy jakichś znacznie lepszych tych petów. Mamy odrobinę, ale może po prostu na lepsze pety przyjdzie czas. Na razie to musimy uzbierać 2 S coś tam, żeby mieć jeszcze lepszą siekierkę. I z tą lepszą siekierką, widzowie, powinniśmy naprawdę w bardzo szybkim tempie wszystko sobie tutaj ścinać, więc myślę, że to jest akurat duży plus. Tutaj propos ścinania, to jak widzicie, to takie kierkowe drzewo, to totalnie nie schodzi, więc musimy po prostu wbić te czekoladowe. Te czekoladowe najbardziej nam oddadzą, bo chyba 2 te i będziemy mieli tą siekierę i wtedy nią będziemy mogli to zdobywać. Szybciej jeszcze te coiny wszystkie i tak dalej, więc myślę, że zdobycie petów to by była kwestia czasu. Ja sobie po odcineczku po prostu siądę i będę dropił tylko, wiecie, te lepsze, no bo te słabe pety, to widzowie, tak nie ma co do wywalenia totalnie, jakby. Ja na przykład mogę wam w tym momencie oddać moje wszystkie pety, bo ja wiem, że nawet za dosłownie chwila, moment będę miał od razu lepsze. Dlatego jeśli chcecie peta, widzowie, to pamiętajcie o zostawieniu lajka, pamiętajcie o subie z dzwonem i o komentarzu, jeśli chcę peta. Ja wam mogę dać te pety, które ja mam w tym momencie i se możecie z nimi śmigać, bo tak na dobrą sprawę to po prostu nie ma co z nimi zrobić, nie? Teraz tak, zrobimy sobie naprawdę mocne upgrade, bo mi się wydaje, że jeśli zdobędziemy tą lepszą siekierę, będziemy mogli szybciej wydobywać diamenciki. Z diamencików zrobimy sobie szybciej upgrade, z upgrade'ami będziemy jeszcze mocniejsi. Zrobimy sobie mocniejszą aurę, bo jak widzicie, tutaj mamy taką piorunującą i ona nam daje dodatkowe mnożniki, więc powinno być naprawdę bardzo szybko ze wszystkim. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie szybciej. Nowa siekiera za dosłownie ścięcie dwóch jeszcze drzewek, więc myślę, że naprawdę to nam może oddać jeszcze jedno ostatnie drzewo. 6 tego trzeba, a nie 2. Ojejku, no dobra, to nieważne. Chyba co ukrywać, widzowie, że powinniśmy się skupić na drzewach. Z tymi drzewami to wiecie, jak to jest. One je sobie ścinamy i przy okazji nam wpada tam, nie wiem, milion powiedzmy tych diamencików, a z milionem diamencików, no to wiecie, milion razy 64, jak sobie zetniemy, to już mamy boost do bicia tą siekierą. Dzięki temu naprawdę jesteśmy w stanie od razu sobie zrobić kolejne upgrade'y i tak dalej, więc ja myślę, że no chyba najlepiej po prostu będzie się skupić na tym, a nawet pomijać te niebieskie drzewa. Chociaż te niebieskie drzewa by nam dawały te 3 miliony, to mimo wszystko wydaje mi się, że i tak musimy sfarmić tyle tych czekoladowych drzew, że tak na dobrą sprawę to wyjdzie nam na jedno po prostu, więc jedyne co nam się teraz opłaca, to po prostu siedzieć i ścinać czekoladowe drzewa, więc no, tak to właśnie wygląda. Musimy zdobyć ich jeszcze dokładnie tyle, ile do tego momentu żeśmy sobie ścinali, bo mamy 3 miliony, teraz wystarczy, żebyśmy po prostu chyba ścieli sobie z jakieś 20 i będziemy mieli tyle, ile potrzebujemy, czyli 6. Jakby myślałem, że będzie trochę tego mniej, no ale no wiecie jak jest. Co ciekawe, jak będziemy mieli tą nową siekierę, to tą nową siekierą będziemy w stanie ściąć te cukierkowe drzewa dosłownie w ułamek sekundy. I dzięki temu takie jedno drzewo posłuży nam do zdobywania nawet około 100 petów, więc to jest naprawdę bardzo dużo, bo jakby wiecie, ścinanie jednego drzewa i rolowanie 100 petów około, to jest naprawdę bardzo duża różnica, dlatego myślę, że to nam może solidnie oddać. Już mamy na kolejny upgrade, ale to na razie nie ma co, tak szczerze, bo ten przecinek nam jakoś dużo nie da. Dobra, zetnijmy sobie to, bo tak sobie stoi ładnie to drzewko, więc myślę, że tutaj przy okazji możemy sobie po prostu w nie walnąć. I co? Tutaj kolejne widzowie i tak na dobrą sprawę już mamy 4 SP, czyli po prostu potrzebujemy jeszcze 2. To powiem wam tak, teraz trzeba trochę farmić, bo jak wcześniej graliśmy sobie w ten tryb, to rzeczywiście przechodziło się znacznie dłużej, znaczy znacznie szybciej, teraz jest znacznie dłużej. To dobrze widzowie, im dłużej jakiś tryb się gra, tym dłużej się powinno zdobywać to wszystko, a kurde, w wielu trybach jest tak, że wiecie, ten endgame to się robi tak samo jak się robi na początku, a mi się to nie podoba po prostu, więc no. Najlepiej to właśnie tak robić, żeby było coraz trudniej, coraz ciężej i wtedy widzowie, jak jest coraz ciężej, to się coraz lepiej gra. Jakby jest coraz większe
większa satysfakcja, co nie? Bo jakby teraz jakbyśmy zdobyli jakąś gierę z dom dwóch, to by było takie, dobra. I sobie bym poleciał, wiecie, pod upgrade'y i by było, fajnie, nie? A teraz przez to, że tak musimy, wiecie, biegać od tego drzewa do drzewa i trzeba po prostu farmić i wymachiwać tą siekierą, to jest takie, wiecie, satysfakcjonujące, nie? Bo jakby macie takie większe przywiązanie do tego, że o kurde, zaraz będę miał taką potężną siekierę, że będę walił te drzewa na strzała totalnie. A ta siekiera będzie miała takie przeliczniki, widzowie, że no ja się za łeb złapię. Dobra, brakuje nam jeszcze jednego SP, nawet nie całego, bo tutaj 91. I zaraz będziemy mieli po prostu najlepszą możliwą siekierę w grze. Więc nie dość, że kupimy sobie wszystkie game passy, to jeszcze będziemy mieli najpotężniejszą siekierę w grze. W ogóle to jest mega spoko, że kupiliśmy sobie tyle tych petów, bo standardowo się ma 2 pety. A my mamy tych petów chyba 9, 8, coś takiego. Tak na dobrą sprawę, to mamy takie przeliczniki powalone, że naprawdę zdobywanie tego wszystkiego jest totalnie szybkie, nie? Jakby granie w te tryby jest mega łatwe, jak się ma robuxy i się potrafi gdzieś tam, wiecie, grać. Bo ja sobie latam i tak dalej, a niektórzy, wiecie, dotykają, patrzą się, zamiast farmić jakoś szybko, no to nie wiem. Poświęcałem czas na byle co, a tutaj widzowie, trzeba tutaj hardować, trzeba się odpalić i po prostu trzeba nawalać tą siekierką, co? Jedyne co mnie boli, to że na tej mapie nie ma dużego drzewa do farmienia, tak samo jak tutaj było to drzewo, co nie? Na tej wcześniejszej mapie. No ale co? Trudno, widzowie. Tak czy jak mamy kolejną siekierę, czyli Candy Axe, tutaj mamy, uwaga, przelicznik 700 T uszkodzeń, a ten miał 40 T. Ja nie mogę, ej! To jest akurat, patrzcie na to teraz. Bam, bam, bam. Nie, to jest totalnie OP, tak szczerze widzowie. Ja jestem ciekawy, ile za to dostaniemy. Naprawdę mi się wydaje, że za to dostaniemy bardzo dużo wszystkiego. I też diamentów nam, o kurde, 6 milionów diamentów, widzowie. 6 milionów. My po ścięciu takiego drzewa jesteśmy 15 w przód, czyli tak na dobrą sprawę ścinamy 4 takie drzewa i jesteśmy upgrade do przodu, więc szczerze, to jest giga OP. Totalnie giga OP w tym momencie. Ścinamy całe drzewo do fulla, widzowie. Lecimy po upgrade'y, lecimy po nową aurę. Zobaczymy, co nas tutaj jeszcze czeka. Nowy teleport. Co ja mówię? Teleport do wulkanu, widzowie. Tutaj mamy aury. Zobaczymy, czy mamy w ogóle jakąś właśnie nową aurę do wzięcia, bo tutaj ta chyba była najlepsza. Zobaczmy. Mamy 250 milionów. Aura jądrowa. No to nie, widzowie. To my nie mamy pieniędzy na takie coś. To my nie mamy pieniędzy na takie rzeczy. Lecimy na pustynię w takim razie. Walimy sobie upgrade w... nie wiem, co... mi się wydaje, że w damage, widzowie. Prędkość gracza, mnożnik obrażeń, widzowie, walimy sobie tutaj. I co? Tutaj tak na dobrą sprawę, może by więcej miejsca sobie zrobić. Tutaj zasięg kulek. Tak na dobrą sprawę, to chyba najlepiej będzie po prostu sobie wziąć przelicznik na diamenty. Aczkolwiek weźmy sobie to jeszcze, weźmy sobie to. I w sumie, jedyne co nam, widzowie, zostało w tym momencie, to pójść sobie tutaj na tą mapę. I co? One-shotujemy te drzewa. To jest akurat totalnie S. No i po prostu stało nam farmić na tych tutaj drzewkach różowych, jak widzicie. Więc co, widzowie? Mamy najlepszą siekierę, mamy w sumie dosyć dobre pety. Ja sobie teraz posiedzę, podropię te pety i zobaczymy po prostu, jak mocno one będą. Mamy ile pet slotów? O Jezu, trochę mamy tych pet slotów. Możemy wykonać tutaj wszystko, może nam... nie, dobra, jednak nic się nie zrobiło. Tak czy jak, widzowie, z takimi pieniędzmi my jesteśmy dosłownie w stanie teraz po prostu zrobić wszystko, nie? Jakby totalnie, jakby zetniemy to drzewo i my możemy iść i dropić te pety, ile wlezie i... naprawdę totalnie pokonanego. Słuchajcie, widzowie, ja lecę sobie dropić te pety. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o like, głosuj o komentarzu. Jeśli chcę peta, jeśli chcecie sobie dostać peta. A tutaj będę sobie pety. O ku... dobra, czekajcie, bo to nam tutaj trochę zmieniło już gierkę. Dobra, zobaczmy tego peta. 14 koła. Dobra, to czekajcie. Posaż najlepsze i patrzcie, to jest nasz drugi najlepszy pet w tym momencie. No więc, widzowie, pamiętajcie o like, głosuj o komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia i hej!